wreszcie nastąpiło przełamanie, jeśli chodzi o punkty, ale myślę, że zasłużyliśmy dzisiaj sobie na to zwycięstwo i no, zawodnicy pokazali niesamowitą determinację, jeśli chodzi o grę obronną, no i taką pasję w ataku, czyli to, na co liczyliśmy od początku tego sezonu. Cieszę się, że byliśmy w miarę skuteczni, chociaż mogliśmy ten mecz, myślę, zamknąć wcześniej, bo wiele sytuacji było do pustej bramki, do opuszczonej bramki. No ale cieszą 3 punkty, cieszy, myślę, to, że w jaki sposób dzisiaj graliśmy i to, ile zostawiliśmy serca na boisku, także słowo uznania dla moich zawodników. Jeśli chodzi o pracę sędziów, to wolałbym się naprawdę nie wypowiadać, bo no cóż, nie było nawet obserwatora dzisiaj, także trudno będzie chyba ocenić ich pracę, natomiast myślę, że trzeba to nagłaśniać również ten temat, bo to jest niesamowite, żeby aż tyle błędów i w jedną, i w drugą stronę pojawiało się w trakcie meczu i myślę, że taka nerwowo, wprowadzanie takiej nerwowości i w jedną, i w drugą stronę to jest niesamowite i niedopuszczalne na poziomie ekstraklasy. Dziękuję bardzo. Ciężko tak zacząć bez pytania, bo nie wiem, co się mówi po wygranym meczu. To tak pół żartem, pół serio. Nie, dzisiaj jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo zmęczeni. Ten mecz nas kosztował maksimum energii, bo pierwszy raz zagraliśmy tak, że naprawdę schodząc z boiska, to tu nikt nie ma siły dojść do szatni na własnych nogach praktycznie, bo wybiegaliśmy ten mecz w 7 i naprawdę włożyliśmy w niego sporo serca. Ale potwierdziło się to, co mówiliśmy cały czas, że niewiele nam brakuje do tego, żeby w końcu się przełamać, bo takich meczy... Dzisiaj poprawiliśmy bardzo mało rzeczy, a wygraliśmy i to 3-0. Myślę, że przekonywująco, bo ten mecz mogliśmy wcześniej zamknąć zdecydowanie, mając tyle sytuacji. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. 3-0 wygraliśmy, teraz co? No, patrzymy w przyszłość dużo, dużo jaśniej, bo nie jesteśmy już ostatni, nie mamy 0 punktów. Tylko z nadzieją idziemy do następnej kolejki. Mamy 2 tygodnie przerwy, żeby wyleczyć wszystkie kontuzje dzisiaj złapane i obiecuję, że teraz już będzie tylko lepiej. No jesteśmy po meczu przegranym 0-3. Pozostaje duży niedosyt, ponieważ stworzyliśmy sobie naprawdę sporo sytuacji. No ale dzisiaj niestety nic nie wpadło. Z przodu, wręcz przeciwnie, straciliśmy 3 bramki. No i co? Tak jak powiedziałem, pozostaje nam bardzo duży niedosyt i będziemy na pewno pracować dalej nad obroną. A czy przyniesie to efekty, to pokażą to najbliższe mecze. Gratuluję drużynie przeciwnej, bo myślę, że zasłużyli dzisiaj na to zwycięstwo, aczkolwiek gdyby mecz zakończył się remisem, no to nikt do nikogo nie mógłby mieć pretensji. Niestety dzisiaj zabrakło nam skuteczności, bo mieliśmy sytuacje bramkowe, niestety nie potrafiliśmy ich wykorzystać, nie wykorzystaliśmy przedłużony. Jest z tego taki wynik. Przeciwnik wykorzystał swoje szanse, my niestety nie. Uważam, że mecz był bardzo emocjonujący. Mieliśmy przewagę w drugiej połowie i mieliśmy dobre, dogodne sytuacje, ale powiem tak, że bardzo dobrze bronił bramkarz Piasta.